Dzisiaj, moi drodzy zadymiarze, przedpremierowo przetestujemy sobie nowego epickiego zadymiarza, a w sumie dwóch zadymiarzy, ponieważ jeden zadymiarz rozdziela się na dwóch, na Larego and Lovriego. Podniesiemy postać na maksymalny poziom, przetestujemy dwa nowe star powery oraz dwa nowe gadżety, więc oglądajcie film do samego końca, bo uwierzcie mi, ta postać jest naprawdę przemocna. Przypominam, że trwa konkurs i do zgarnięcia jest świąteczny skin do Stew o wartości 149 gemów. Te dwie osoby wygrywają konkursik, gratuluję. Kodziki wam podeślę 20 grudnia, więc i ty masz jeszcze szansę się załapać. Chciałbym wziąć udział w konkursie. Klikaj pierwszy link, który znajduje się w opisie, potwierdź, że masz zainstalowane Brawl Stars, a następnie w komentarzu napisz: chcę wygrać skinka. Wyniki konkursu ogłoszę już jutro, kiedy będziemy testowali nową legendę. Więc subskrybuj kanał, żeby nie przegapić tego odcinka. Przed państwem dwóch bliźniaków, Larry and Lori. Tak oni się nazywają i mają mega trudne imiona do wymówienia, bo mieszkamy w Polsce i nie mamy akcentu amerykańskiego. Więc może skupmy się i nazywajmy ich tak, jak jest napisane, czyli po polsku. Larry i Lavry. Będzie łatwiej niż Lori. Larry and Lori. Kurczę, ciężko. Na samym początku, moi drodzy, chciałem podkreślić, że jest to zadymiarz epicki. Postać jest oczywiście na maksymalnym poziomie i sobie na początku ją omówimy. Punkty życia 6800, szybkość ruchu szybka, nie bardzo szybka, szybka. Wystrzel 100 z biletów nad przeszkodami, czyli ta postać to jest thrower, rzuca przez ściany. Bilety wybuchają dwukrotnie po lądowaniu, zadając obrażenia po bliskim wrogom. Dwa razy wybuchają, o ciekawe. Obrażenia na max poziomie 1680, zasięg daleki, nie bardzo daleki. Szybkość przeładowania bardzo powolna, okej. Super atak Larego to wezwanie posiłków. Rzuć sygnał, aby przywołać bliźniaka Lavriego. Lavry odszuka rozrabiaków i wymierzy sprawiedliwość swoim paralizatorem. Obrażenia Lavriego, czyli tego brata, który się zrespi, 3×600. Zasięg Lavriego normalny. Zdrowie Lavriego 3800. Szybkość ruchu Lavriego szybka. Więc moi drodzy, tak naprawdę tworzymy bota, który strzela z jakiejś broni na blisko, a my dodatkowo jeszcze rzucamy przez ściany. Porąbane, to będzie jedna z lepszych postaci, zobaczycie. Larry sprzedaje bilety w parku Star pod czujnym okiem swojego brata bliźniaka Lavriego. Larry uwielbia zasady, ułatwiają życie. Lavry za to bardziej od starych zasad lubi ich egzekwowanie. Stanowią zgrany zespół. Oczywiście postacie mają też dodatkowe skiny, Lavry and Lori, i tutaj mamy na przykład z oferty specjalnej Lavry and Lori kontrolerzy, czyli wyglądają jak dwa pady z Nintendo Switch. Ale na początku przetestujmy sobie ich normalne skiny. Ale zanim to zrobimy, to sprawdźmy, na czym polega ich pierwszy gadżet. Rozkaz wymienić. Wymień się bronią z Lavrym ładunki na mecz 3, czyli zamiast rzucania będziemy mieli strzelanie. Co? Ale czad. Pierwszy star power nazywa się protokół chronić, kiedy Lavry jest w zasięgu. Przenieś wszystkie przychodzące obrażenia na niego, czyli jest naszą tarczą. Ale wiksa. Sprawdźmy to, moi drodzy, bo to jest naprawdę mega skomplikowana, zaawansowana postać. Na początku, patrzcie, rzucamy, jak mamy daleki zasięg. To jest naprawdę daleko. Raz, dwa. Okej, w ten sposób to działa. Jak rzucimy bliżej, to co się stanie? Raz, dwa. Aha, jak rzucimy tu, raz, dwa. Czyli w tym samym miejscu wybucha dwa razy. Okej, myślałem, że musi uderzyć centralnie w cel, że wybuchło dwa razy. A to wystarczy, że rzucimy tak, raz, i ktoś może dopiero na przykład przy drugim uderzeniu wejść w cel. Dobra, teraz odpalamy ulta. Bum! Mamy naszego brata. I patrzcie, jak nasz brat uderza z takiego blastera, gdzie wylatuje aż cztery... 3 czy 4? 3 lasery. I bije każdy strzał po 600. Dobra. No i teraz ja bym chciał się na przykład zamienić z nim atakami. Uwaga. Bum. I co? Teraz ja strzelam, a on rzuca. Nie no! I jak to długo trwa? Kilka sekund po prostu tylko. Ale możemy... Tak? Kilka sekund? Czy aż padnie? Nie! Aż on padnie! Aż mój bot padnie! Niesamowite to jest. Naprawdę tak długo? A ja bym chciał się teraz z nim odmienić. Odmieniamy się, mordo. Tak, ja rzucam, a on atakuje. Nie. Przecież te postacie są za mocne teraz, moi drodzy. Dobra, dajmy teraz ulta drugi raz. Co się stanie? Okej, nasza postać się resetuje. Ale jaja. Dobra, i teraz jak ja otrzymuję atak, patrzcie, ja jestem nieśmiertelny, a mój braciszek otrzymuje obrażenia. Ej, czekaj, tak powinno być. Jeszcze raz. Zrespmy go, nowego bota. A, no i pokonał mi tego XD. Nie wiem, co się wydarzyło, ale... Na sali treningowej, czy na mapie treningowej, zabiliśmy wszystkie boty. I z tego, co widzę, moi drodzy, one się już nie respią, coś się zepsuło. Zepsuliśmy Brawl Stars. Patrzcie, nie ma nikogo. O co chodzi? O, zrespili się, na szczęście, dobra. Okej, zrespimy jeszcze raz naszego brata. Respimy. On atakuje tutaj bota i patrzcie, ja dostaję kulką. Pyk. I powinien mój brat otrzymywać damage. Mam taki star power, ale czemu tak nie jest? Zamienimy się teraz bronią. Też tak nie jest. O! Teraz dostał. Teraz dostał. Teraz dostał.
Okej, nie wiem. Albo coś jest zbugowane i mam nadzieję, że to naprawią, bo to nie działa tak jak powinno. Bardzo ciekawa mechanika postaci. No i dobrze, i teraz gramy na przykład tryb duo. Wyobraźcie sobie, gramy tryb duo, a nas jest trójka. To jest nie fair. To jest naprawdę nie fair. Mamy o jednego zadymiarza więcej grając duo, kiedy nabije ulta. Niesamowite. Jeszcze w dodatku możemy się zmieniać. Zamiast throwerem mogę być atakującym na blisko, a la bull. Wow, mordo. Jest i cold. 7 power cubesów! Skąd on tyle już ma? Dobra, pada. No i patrzcie, respię swojego brata. Siema, braciszek. Wjeżdżamy w nich, ostro. No i patrzcie, jest nas trójka w drużynie. I ten zadymiarz nie znika, dopóki nie zostanie pokonany. Dobra, daję mu gadżet, żeby rzucał. Dobra, jeszcze mieliśmy Nitę. Jakie combo! Będziemy mieli tak. Lavriego, Loriego, Nitę i Niedźwiedzia. 4 osoby w duo. XD. Oj, coś mi się wydaje, że przyszłe mistrzostwa świata będą mega, mega zwariowane. No to teraz sprawdźmy drugi gadżet. Drugi gadżet nazywa się rozkaz wzajemne leczenie. Pomknij w kierunku Lavriego, gdy Lavri mknie w twoim kierunku, przywracając obu postaciom 33% maksymalnych punktów życia. Nie kumam. Po prostu się scalimy jakby, tak? Czyli dopiero po użyciu ultimate ataku będziemy mogli aktywować ten gadżet. Słabo trochę. Drugi star power nazywa się protokół pomagać i niestety nie mam do niego opisu. Szkoda. Domyślmy się, co to jest. Uwaga, rzucamy. Może 3 razy będzie wybuchał. Raz, dwa. Okej, 2 razy tylko wybucha. Lavriego stawiamy. Lavri. Lavri. Co on robi teraz? Nic nie robi w sumie. Dobra, to może ja zrobię tak, że obiję się. Patrzcie, obiję się kilka razy. Raz, dwa, trzy. I daję gadżet. Gadżet. A, dobiegamy tak do siebie. Okej. Patrzcie, dobiegamy do siebie. Ale czy przez ścianę możemy dobiec tak do siebie? Sprawdźmy to. Nie, przez ścianę nie przechodzimy, ale po prostu do siebie tak dobiegamy, czyli nie dość, że możemy zrobić unik i nagle pojawimy się w jednym miejscu, dzięki temu będziemy silniejsi, będą dwie postacie w jednym miejscu. Rozumiecie, na przykład jedna postać z nas spada i potrzebujemy pomocy naszego brata i ja jestem tu i... Let's go! Biegniemy do siebie, patrzcie, minęliśmy się. Minęliśmy się kompletnie miejscami. Aha, oni się zamieniają miejscami, ale jaja. Myślałem, że po prostu się zderzają i jest koniec. Mega dziwny gadżet. Wybierzmy sobie teraz nowego skinka. No i gramy meczyk. Okej, gramy znowu tryb duo. Nas oczywiście jest trójeczka w duo. Znaczy zaraz będzie. Ja i mój starszy brat. Dobra, on skrzynki mega szybko otwiera. Raz. Dwa. Okej, 3 dynamity na zerowym power cube'sie i mamy to. Ale trzeba, dobra, Mortis. Mortis też z bratem w drużynie. Ej, odejdź, gościu, odejdź. Dobra, pada. Mój ten Edgar, no daj mi coś cold! Aha! Dobra, wzywam brata. Skończyły się żarty, mordeczki. Szkoda, że już nie mam tego gadżetu do switcha umiejętności. Dobra, ale jest już nasza trójka na szczęście. Nie no, to jest coś pięknego, jak jest nasza trójka. Ja nawet nie będę atakował, patrzcie. Nawet nie atakuję, tylko postawię nowego Larego. I on wie, gdzie jest przeciwnik? Nie, nie wiem, myślałem, że jeszcze w dodatku wie, gdzie jest przeciwnik. Ale te skinki są lepsze od podstawowych, wiecie? Dobra, ten ultuje, a ty wjeżdżasz, braciszek, wjeżdżasz, do końca, tak jest. Coś pięknego, a myślałem, że ta postać będzie najgorsza w aktualizacji, a chyba jest najlepsza. Okej, zagram sobie jeszcze raz starcie solo, bo naprawdę uwielbiam tą postać. Daje naprawdę, uwierzcie mi, mega fanu, ponieważ możemy na różne sposoby grać tą postacią. Albo możemy bić nią na blisko, kiedy weźmiemy sobie tamten gadżet. Albo możemy być rzucającą postacią. Dobra, mam już braciszka i braciszek, wjeżdżasz. Wjeżdżasz w niego! Zostaw mi brata, tak jest. Let's go. I patrzcie, na przykład mój braciszek zaraz straci HP, a ja go wezwę do siebie, zamienimy się miejscami i go uleczę w ten sposób. Albo teraz to zróbmy nawet. Hop! Uleczony. Plus 2500. Ciekawy jestem, czy maksymalnie mogę go uleczyć. Od zera na przykład do maksa, nie? Dobra, to tam Frank trochę obije. A! No i za szybko go ubił. Dobra, teraz. Teraz sprawdzimy. Wjeżdżaj w tego Franka, stary. Dobra, wymieniamy się. Nie, po 3000 tylko leczę, ale lipa. Myślałem, że maksa mogę uleczyć HP. Gdzie on pobiegł? Wracaj! No i niestety brat bliźniak został wyjaśniony. Dobra, te bomby są fajne, bo nawet jak nie trafimy, to postać może później wejść i dzięki temu... Okej, zamiana szybka! Okej, udało się. A co będzie, kiedy ja zginę, a mój brat bliźniak przeżyje? Sprawdźmy to szybciutko. Ja się idę wyłożyć, jeżeli mi się uda. Dobra. No nie, no nie padnę.
Okej, okay. Sprawdźmy to za chwilkę. Okej, okay, padaj. Stawiam brata. Ja idę w burzę. Co się wydarzy? Okej, okay, czyli nasz brat dalej stoi na mapie, na której walczy, a my niestety umieramy. Szkoda. Na pewno też wam jest szkoda, że kończy już się ten odcinek, ale mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczki w górę. Obejrzałeś film do samego końca, napisz w komentarzu Larry and Lori. Zobaczymy, jak wam to wyjdzie. Przed zakupem gemów nie zapomnijcie wpisać kodziku FARE do sklepu. Na dzisiaj to było tyle, dziękuję wszystkim, trzymajcie się, do zobaczenia, hej!